Senator Borowski, panowie dyrektorzy, a przede wszystkim wy, szanowni nasi, moi koleżanki, bo ja się tak czuję jak u siebie, kolejarze, no to dla was przyjeżdżamy i dla nas. Dzisiaj jest to dobre, że wiemy, że od 1 stycznia instytucja kultury rusza. W imieniu przewodniczącego Federacji Stanisława Stolarza, który jest wielbicielem parowozów, to świadczy o tym, że przed naszym budynkiem, jak się wchodzi do budynku, jest też parowóz stoi. To jest zrobione wreszcie, więc myślę, że świadczy o tym, żeby prosił mnie, żeby wam wszystkim złożyć życzenia przede wszystkim spokoju i zdrowia, świętowania z okazji Świętej Katarzyny. A ja, mamy to zrobić to, mamy dopełnić, żeby moment przejścia pracowników był jak najlepiej z naszej strony, żeby był jak najlepiej. Będziemy tego pilnować, żeby nie było jakichś niedomówień. Może nie czas dzisiaj miejsce na to, żeby o tym mówić, ale na pewno będziemy patrzeć mocno, co się dzieje. Wszystkiego dobrego i miłego świętowania. Dziękuję. Dziękuję wszystkim za zabranie głosu. Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie pominąłem. Mamy tutaj jeszcze gości z Anglii, którzy są związani z prawozownią. Mamy tutaj gościa maszynistę z Niemiec, pana Lutz-Kunze. Także witam gości z zagranicy. Jeszcze raz dziękuję państwu za zaproszenie, że przybyliście tutaj, że możemy razem być. Życzę tutaj miłego świętowania i wszystkiego dobrego z okazji tego wyjazdu. Smacznego.